Wiemy już, że możemy podzielić trójkąty ze względu na długość boków. Na różnoboczne, równoramienne i równoboczne. Jeżeli żadne dwa boki nie są przystające, nie mają takiej samej długości, to jest to trójkąt różnoboczny. Każdy z tych trzech boków ma inną długość. Jeżeli przynajmniej dwa boki w trójkącie są tej samej długości, na przykład ten bok jest taki sam długi jak ten bok. Zaznaczę to pojedynczym przekreśleniem, to to jest trójkąt równoramienny. A kiedy wszystkie trzy boki są przystające, mają taką samą długość, to jest to trójkąt równoboczny. Najczęściej definiuje się trójkąt równoboczny również jako równoramienny, bo równoramienny to taki, który ma przynajmniej dwa boki tej samej długości. Ten na pewno ma dwa boki tej samej długości, skoro wszystkie trzy boki są tej samej długości. Czyli możemy też powiedzieć, że taki trójkąt jest równoboczny i równoramienny. A tutaj, jeżeli ten trzeci bok ma inną długość niż te dwa, to jest to trójkąt równoramienny, ale nie jest to trójkąt równoboczny. No to sobie powtórzyliśmy podział trójkątów ze względu na równej długości boki. Teraz chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co się stanie, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jakie są długości boków. Ale będziemy wiedzieli, jakie są miary kątów. Wszystkich albo tylko dwóch, albo tylko jednego. Na przykład, powiedzmy, że mamy trójkąt, w którym znamy miary dwóch kątów. Powiedzmy, że to jest kąt 40 stopni, a miara tego kąta to 50 stopni. Czy na tej podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest to trójkąt różnoboczny, równoramienny czy równoboczny? Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest suma miar kątów. Jeżeli znamy dwa z trzech kątów w trójkącie, to potrafimy obliczyć miarę trzeciego, bo jeżeli dodamy wszystkie trzy, to musi być w sumie 180 stopni. 40 dodać 50 równa się 90. Żeby w sumie było 180, to ten trzeci musi być kątem 90 stopni i zaznaczymy go sobie jako kąt prosty. Jeżeli mamy trójkąt, w którym każdy z kątów wewnętrznych jest inny, to oznacza to również, że każdy z boków ma inną długość. Można to sobie wytłumaczyć tak, że jeżeli ten kąt jest coraz większy, to długość tego boku również będzie coraz większa. Jeżeli ten kąt będziemy zwiększać, to długość tego boku będzie się zwiększać. Jeżeli ten kąt będziemy zwiększać to długość tego boku będzie się zwiększać. W ten sposób można sobie szybko wytłumaczyć, że jeżeli każdy z kątów jest inny, to również każdy z boków ma inną długość. Na podstawie miar kątów, każda miara jest inna, możemy powiedzieć, że jest to trójkąt różnoboczny. Przyjrzyjmy się teraz innym przykładom. Powiedzmy, że ten kąt to 70 stopni, a ten 40. Spróbujmy na tej podstawie powiedzieć, jaki to trójkąt. Możemy skorzystać z tego samego pomysłu, że suma miar kątów wewnętrznych to 180 stopni. 70 dodać 40 to 110. 110 dodać co równa się 180. Tu musi być 70 stopni, czyli ten kąt ma miarę 70 stopni. I widać, że mamy trójkąt, w którym dwa kąty wewnętrzne mają taką samą miarę. Jeżeli jeszcze raz zastosujemy ten sam pomysł, że miara tego kąta określa w pewien sposób długość tego boku leżącego naprzeciwko, na tej samej zasadzie miara tego kąta określa długość tego boku, to ponieważ te dwa kąty są przystające, mają równe miary, to boki trójkąta leżące naprzeciwko nich też muszą być przystające. Ten bok jest taki sam długi jak ten bok. Na podstawie informacji, jaką mieliśmy na początku o tych dwóch kątach, 70 i 40 stopni obliczyliśmy, że te dwa kąty mają równe miary, a na tej podstawie wiemy, że to jest trójkąt równoramienny. Chyba zgadujecie już, jaki będzie trzeci przykład. Jeżeli mamy trójkąt, w którym ten kąt ma 60 stopni, ten kąt też ma 60 stopni, to jaki jest to trójkąt? Jeżeli ten i ten mają miary po 60 stopni, to żeby wszystkie trzy kąty miały razem 180 stopni, ten trzeci też musi mieć miarę 60 stopni. A jeżeli wszystkie trzy kąty są przystające, to oznacza to, że wszystkie trzy boki również są przystające czyli to jest trójkąt równoboczny. Jak już mówiliśmy wcześniej, jest to również szczególny przypadek trójkąta równoramiennego, bo przynajmniej dwa kąty a zatem również przynajmniej dwa boki są przystające. Ale równe są wszystkie trzy, zatem jest to również trójkąt równoboczny.